Kiedy otwierasz Biblię, jedną z bardziej fascynujących postaci jest osoba Ducha Świętego. W Wieczerniku, kiedy stąpił na apostołów, zaczęły się dziać rzeczy niewytłumaczalne po ludzku. Oni zaczynają mówić obcymi językami, wychodzą na zewnątrz i uzdrawiają. Dzieją się cuda. Nie wiem, czy wiesz, ale od Chrztu Świętego masz w sobie tego samego Ducha Świętego. Często możesz go poznać po tym, że masz siłę i moc do walki ze swoimi trudnościami i z przeciwnościami losu. Kiedy coś ci mówi, dasz radę, to jest właśnie on. Kim jest osoba Ducha Świętego i jak z nią współpracować? Co to są charyzmaty i czy każdy może je otrzymać? Te i inne zagadnienia poruszymy na spotkaniu ewangelizacyjnym Chodźcie do mnie w Kórniku w hali sportowej Oaza w dniach 18 i 19 lutego 2017 roku. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ojciec Paweł Sawiak, duszpasterz mocnych w duchu. Ponad niebiosa sięga Jego chwała. Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię. Uwielbiam Ciebie, ziemię, uwielbiam Ciebie, uwielbiam Ciebie.